dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasz piątkowy poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Oczywiście cały czas trwa wydanie specjalne i tutaj niezmiennie w piątkowy poranek w studiu Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry Państwu, witam. Przyznam szczerze, że jest tak dużo newsów, że musiałam to posegregować przed naszym dzisiejszym spotkaniem i pytanie, od czego zaczynamy. Ja bym proponował zacząć od rzeczy najważniejszych, czyli od CPK, czyli od Bartłomieja Sienkiewicza w Sejmie. Nie mówię od rzeczy, nie od kroniki kryminalnej, tylko zacznijmy od rzeczy strategicznych. Dobrze, żarcik. Bo akurat ta afera, nie wiem jak to nazwać, to informacyjne zamieszanie wokół elektrowni atomowej jest bardzo dobrym przykładem, jaką taktykę. Sygnały płynące z okolic ekipy rządzącej. Może tak. Nie, to znaczy to pani, która się przedstawia jako wojewoda pomorska. Właściwie proszę zwrócić uwagę na to, że najpierw poszła informacja, że oni zmieniają lokalizację elektrowni atomowej. To wzbudziło oczywiste oburzenie, bo jak można zmienić lokalizację, która była poprzedzona wieloma latami studiów? To jest de facto zatrzymanie projektu, cofnięcie go o 3 lata. Więc potem poszło oświadczenie, że oni jeszcze nie podjęli decyzji o zmianie, ale rozważają zmianę. I to jest, i zaraz pójdą następne i zobaczcie Państwo, to jest jakby taka metoda, taki modus operandi, czy jak to powiedział jeden poseł, odus moberandi, czy coś tam na komisji sejmowej, jakiś głupol z koalicji rządzącej tak się wyraził. Ten modus operandi bandycki polega na takim nieustającym rozmywaniu faktów. Tak samo propaganda Tuska działała w momencie, no na przykład w sprawie traktatów unijnych. Nie ma takich wniosków o likwidacji jednego. To znaczy jest taki wniosek, ale to nie jest nic pewnego. To jest tam nieprzegłosowane. W ogóle nie ma o czym mówić. PiS niepotrzebnie straszy. No rzeczywiście to teraz przyjęła Rada Europejska, ale tego... Oni tak po prostu rozmywają, żeby nie było tego momentu, w którym ludzie zorientują się, że im wyjęto portfel z kieszeni. I cały czas, czy inna sprawa tych relokantów, których nam tutaj przysyłają, ta sprawa już jest przesądzona. Tusk pojechał i się zgodził na to. No dobrze, ale Radzie wrócił Europy. I powiedział, że się nie zgadzamy. Wrócił i zapowiedział, że on z tą swoją minką obłudną, aniołkowatą, że jego rząd nigdy nie pozwoli. Wczoraj się taki syn zgodził, a teraz robi ten i mówi, że nigdy się nie zgodzi. I ludzie głupieją, no bo jak mają, są zalani, prawda, w tej całej infosferze, która jest pełna krzyków, wszyscy są przebodźcowani i przychodzą sprzeczne informacje, aha, że co, że coś zrobili, a ci nie zrobili, to się stało, nie, to się jeszcze nie stało, nieprawda, to się stało, Parlament Europejski przegłosował, Rada Europejska przegłosowała, idziemy w kierunku centralizacji państwa europejskiego pod niemieckim zarządem, czyli w kierunku bałkanizacji Europy, szalenie niebezpieczne procesy, wszystko to się bardzo źle skończy, w ogóle niestety zła wiadomość jest taka, że po tym tygodniu mamy już pewność, że mamy no, władzę totalnych barbarzyńców, którzy będą niszczyć wszystko. Właściwie w taki bezmyślny sposób. No, nowa Rada Nadzorcza CPK, pan Lasek w Sejmie, który właściwie ma kierować budową CPK teraz. Nie podoba mi się pan Lasek, bo tak powiem, za dużo jest na niego haków po tym, jak to lewe śledztwo smoleńskie klepnął, to znaczy przypisał raport Anodiny i podpisał i dał własną twarz do tego. No więc ktoś taki został szefem najbardziej strategicznej, najważniejszej polskiej inwestycji i wychodzi w Sejmie i właściwie opowiada same zastrzeżenia, dlaczego to, co... No niby nie mówi, że nie, ale mnoży wątpliwości, jakie się wiążą z tą budową. Czyli znowu będzie tak, czyli właściwie tak, że... sytuacja podobna. Tak, czyli żeby nie ogłosić, nie podać informacji, że słuchajcie, walimy was na grube miliardy po kieszeni, bo o to chodzi, do tego Tusk tak naprawdę prowadzi, to każdy Polak straci grube pieniądze i bardzo zbiednieje przez te rządy. Ale żeby nie było tego momentu, kiedy ludzie mogą się wściec, wyjść na ulicę, żeby to się stało jakoś tak, nie wiadomo, było i nie ma jak w ruskim cyrku. Także to jest... To jest taki przykład. A co do barbarzyństwa, no to takie, to nie jest może wielkie, ważne wydarzenie, ale bardzo przykładowe, prawda? Ze strony TVP Info zniknęły wszystkie teksty, które były przez 8 lat. Bardzo wartościowe, edukacyjne teksty, historyczne. Czyli masz na myśli to, że ruszył nowy portal. Pana profesora Żerko. Tak, ale po prostu, rozumiesz, bezmyślne zniszczenie wszystkiego, także rzeczy w ogóle nic nie mających wspólnego z polityką,
tylko dlatego, że to powstało za czasów PiSu. Mhm. No ale to też dotyczy filmów przecież, które zostały usunięte. No tak, po prostu wiesz, wszystko zostanie, wszystko. No, oni, jakby wydaje im się, że można cofnąć zegar do 2015 roku i wszystko w ogóle nie istnieje, prawda? Mhm. Jeszcze tylko brakuje, żeby wysłali w teren wnuczęta Aurory, jak to poeta ujmował, żeby zaczęły zabierać te 500+, co zostało nielegalnie wypłacone przez te 8 lat wszystkim. No. Ale to jest właśnie a propos tego, co legalne, co nielegalne, to może też przytoczę ci takie ciekawe wyjaśnienie, bo oczywiście mamy całą aferę, awanturę w prokuratorze krajowej. Pan prokurator generalny stwierdził, że pan prokurator Dariusz Barski, w dalszym ciągu mamy uchwałę zebranie prokuratorów, czyli pani zastępcy Adama Bodnara uważają, że cały czas pan Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym. Wiemy oczywiście, że pan Adam Bodnar sądzi zupełnie inaczej. Tutaj pojawiło się bardzo istotne pytanie, co tak naprawdę ze wszystkimi decyzjami, które zostały wydane w czasie adwokaci już się pracy grzeją. Pana Barskiego. Dokładnie, adwokaci się już grzeją, ale słyszałeś to wytłumaczenie o szkole jazdy? Bodnara? Tak. Nie, to widzisz, bo jest Bodnar w dwóch. Mhm. Czy raczej był kiedyś Bodnar prawnik i teraz jest Bodnar, który, przepraszam, no muszę użyć tego, jako prawnik kompletnie się zeszmacił. Już nie mówię, co jako człowiek, ale jako prawnik. Ale są błyski dawnej wielkości, no bo tak, sąd KRS sprawił, że prawnik Bodnar, dawny RPO, wygrał, spuścił bęcki żenujące Bodnarowi ministrowi, bo z argumentacji Bodnara z 2016 roku na tym się właśnie oparł KRS w kwestii jednoosobowych zarządów, znaczy jednoosobowej decyzji pana Sienkiewicza w sprawie telewizji i radia. Tak, w pisaniu, tak, zarządu. I teraz Trybunał Konstytucyjny, to właściwie należy pogratulować, bo też się oparł na argumentacji pana Bodnara, dlaczego niekonstytucyjne są przepisy, na których się oparł Sienkiewicz, czy na które się powoływał Sienkiewicz, likwidując telewizję. Znaczy Trybunał Konstytucyjny, to jest ważne, orzekł, że nie można zlikwidować telewizji inaczej niż w drodze ustawy, czyli dokładnie to, co orzekł Bodnar. I nawet napisał to we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo widocznie jeszcze miał jakieś tam, nie wiem, zgubił tę torebkę z białym proszkiem, co oni noszą, i na chwilę go zaćma opadła i się zaczął kierować prawem, a nie lojalnością wobec wodza. I we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego napisał i Trybunał Konstytucyjny przyznał mu rację, więc właściwie należałoby panu Bodnarowi pogratulować, gdyby nie fakt, że sam w ten sposób się zaorał. Oczywiście z właściwym sobie wdziękiem pan Sienkiewicz, do którego torebka na czas dotarła, jak widzieliśmy, powiedział, że on nie uznaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bo coś. No nie tylko on, bo to jest Trybunał Julii Przyłębskiej, więc no w ogóle i teraz widzimy, po co ta władza nie uznaje tych po co była wyroków. Ta wredna propaganda TVN-u, który latami wbijał właśnie ludziom, że nie Trybunał Konstytucyjny, jakiś Trybunał Magister Przyłębskiej. Czy uważasz, zawsze mnie to śmieszy, bo też jestem magister, aczkolwiek potrzebny mi to jak zęby w plecach, natomiast to takie, że tylko magister, bo do nich profesorowie przychodzą i dlatego opinie ekspertów prawnych w TVN-ie lądują na żółty paskiem jako opinie profesorów, a tu jest tylko magister. Ale że pan Stępień był tylko magistrem... No ale nasz marszałek jest przecież maturzystą, to teraz też mamy tego używać? Przedrostka marszałek rzeczywiście jest w wieku takim, że matura jeszcze przed nim. To jest naturalne. Przynajmniej sprawia takie wrażenie, że tak powiem, no to koleją rzeczy za rok, dwa będzie do matury podchodził. Natomiast pan Stępień, jak przychodzi do TVN-u, to mimo, że on jest też tylko magistrem, były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, to go podpisuje jako profesor i zwracają się do niego panie profesorze. Ale dobra, to jest miesza z tym. Tu jest rzeczywiście ugarstwo na ugarstwie, bezczelność, no po prostu takie totalne lekceważenie najoczywistszych przepisów. Jest napisane, jak w pysk strzelił. Wolno powołać nowego prokuratora krajowego po zasięgnięciu opinii prezydenta. Znaczy po podpisie prezydenta. Z podpisem prezydenta. Musi być konsultacja z premierem i musi być podpis prezydenta. No i co? Tak. Ale tam jest jeszcze jedna kwestia, bo przecież nie ma w ogóle w przepisach takiego stanowiska, czyli pełniący obowiązki. Nie ma. Ale jest decyzją zarządu klubu. Jak pan Bodnar szuka jakiejś podstawy prawnej, to jest właśnie miarą upadku tego człowieka, szuka jakiejś podstawy prawnej, no znajdzie jakiś żółty pasek w TVN-ie. Zauważ, że opinie tak zwanych ekspertów zaczynają być
podstawą czy źródłem stanowienia prawa. No tak, opinie prawników, tak? Także, to jaką ma interpretację. Ale nikt na razie nie dopisał do konstytucji, która wyraźnie stanowi, jakie są źródła prawa w Polsce i nie wymienia tam cholera jasna TVN-u i nie wymienia tam opinii pana Safiana czy pana Chmaja, czy jakiegoś innego, prawda? Innego. Więc mamy do czynienia po prostu już z hamową bezczelnością, z kompletnym złamaniem wszelkich zasad, które gdyby robił ktoś, kto się Unii Europejskiej nie podoba, to byśmy już mieli tutaj nie wiem jakie sankcje na głowie, no ale ponieważ to jest wszystko robione po to, żeby z przeproszeniem dupić port w Świnoujściu, Odrę, rurociąg, o nim często mówię, Gdańsk do petrochemii płockiej, ropociąg, już znowu też Niemcy, eksperci, oczywiście bezstronni eksperci niemieccy, czyli lobbyści niemieccy w mediach tuskowych już zaczynają, że to jest zupełnie niepotrzebne. Po co Polakom ta benzyna? Zresztą benzyna właśnie, po ile będzie? Po 5,19. Tak? I to jest bardzo ciekawe, bo to potem się okazało, że to jednak w tamtym momencie mogło być po 5,19, a teraz nie może być. Jeżeli ktoś lubi takie widowiska, jak tam ten fakir takim tym macha fujarko i ten wąż się tak wije, to polecam, jak się wił pan Grabiec, u kogo to u Rymanowskiego. Chyba jak tak. Się wił pan Grabiec z tego, jak mu zeczytał Rymanowski właśnie pytanie słuchacza, że pan Tusk powiedział, jak zostanę, jakbym był premierem teraz, to w ciągu jednego dnia benzyna będzie kosztować 5,19. Ale wiesz, to jest ciekawe, bo z przegłosów, no tam oczywiście to była taka przenośnia z tym, że jakby to no gdyby był wtedy, no to by było, ale jest teraz, więc już nie może. Widzicie pana Grabca, tak, ale teraz to w ogóle oni muszą najpierw zbadać, jakie są ceny, bo wtedy to... Znaczy i w ogóle wyczyścić Orlen, tak? Wyczyścić Orlen, tak, bo tam i od razu, bo PiS to coś tam, coś tam. Nie, no obejrzyjcie to państwo, to nikt bardziej nie skompromituje tych ludzi, niż oni sami się potrafią skompromitować. To jest takie dość pocieszające. Natomiast no, takie ciekawe przegłosy dochodzą z rządu, że mechanizm tych wszystkich bandyckich zachowań, to inaczej nie może już być nazwane. Na razie jest to bandytyzm prawny, ale prawdopodobnie, znaczy, no, jednak to, co spotyka Wąsika i Kamińskiego, to już nie jest przemoc symboliczna, to już jest bandytyzm czysty. Ale na innych polach jest to jeszcze na razie właśnie bandytyzm symboliczny, bandytyzm prawny. I jak to już chyba państwu mówiłem, no, dla mnie największą tajemnicą jest to, po co to w ogóle jest zrobione. To chyba wszyscy są zdziwieni. Tu jednak inaczej niż psychoanalitycznie nie można tego wyjaśnić, że Tusk sobie coś kompensuje że polityką, że to jest jednak patologiczna osobowość. Może rzeczywiście to, że jak biografowie mówią, to ojciec go lał w dzieciństwie i wyrósł po prostu na takiego bandziorka, który lubi ludzi upokarzać, lubi tak pokazywać swoją siłę, wreszcie może, prawda? Przede wszystkim słyszeliśmy, że jest mściwy, tak? To bardzo zła cecha u człowieka, ale myślę, że to jest coś gorszego. No to cała ta akcja z telewizją jest kompletnie bez sensu. Z punktu widzenia polityka, to nie jest w ogóle zachowanie polityka, to jest zachowanie żula. No spróbujcie sobie państwo wyobrazić, że to jest ten dawny Tusk z 2007 roku, który był układny, grzeczny, intrygancki, prawda, i tak dalej. Spróbujcie sobie państwo wyobrazić, że nie ma tej hamowy tego wjazdu do telewizji, tylko tak. Najpierw odpalają działa propagandowe, czyli te rozmaite zarobki w telewizji, z których niektóre były skandaliczne, niektóre nie były skandaliczne, ale zawsze można to jeszcze pomieszać, prawda, robić w sosie. Jest propagandowe przygotowanie, jest duże społeczne przyzwolenie na zmiany w telewizji. Telewizja cały czas nadaje, ale nadaje jak tak samo jak jej nadawanie nic nie dało przed 15 października, tak teraz tym bardziej zamyka PiS właśnie w bańce, prawda, bo taki to styl idzie, to zresztą widzą państwo, jak to leci. Obsługujemy emocje żelaznego elektoratu, nic to Tuskowi nie szkodzi, jeszcze mu pomaga, prawda. Wszystkich ludzi utwierdza w tym, że coś trzeba z tą telewizją zmienić. Wtedy wchodzi projekt ustawy. Prezydent po pierwsze jest pod ścianą, musi się zgodzić na jakieś zmiany. Coś tam ale może. Chyba nie był wielkim fanem telewizji polskiej. Poza tym, no, przypomnę, że jedna z najgłupszych rzeczy, jaką PiS zrobił, naprawdę nie wiadomo po co, chyba tylko po to, żeby Jacek Kurski tych milionów zażył, których zażył, to było to upokorzenie prezydenta, gdzie on postawił warunek, że podpisze ustawę, jeżeli Jacek Kurski przestanie być prezesem telewizji. Jacek Kurski przestał być na dwa tygodnie. Tak? Nie, to nie było dłużej? Znaczy tam wstawili figuranta, delikatnie mówiąc, który nawet nie
nie udawał, że on czymkolwiek rządził, a Kurski rządził jako jakiś tam zastępca, po czym wrócił na te. I po czymś takim, poza tym wbity klin między prezydenta a PiS, no, a polityk zawsze powinien dzielić swoich przeciwników, a nie chłę. A co robi Tusk? Łamie na chama konstytucję, wszystko i po co? No dobrze, ale po co, żeby, co zostało żeby z tej telewizji obciął, tak żeby naprawdę. Artykuł profesora Żerko o korzeniach II wojny światowej usunąć z TVP info strony internetowej. No dobrze, ale też pewnie widziałeś oglądalność. Tak? No żeby zabić oglądalność, żeby starych nieudaczników 8 lat temu pogonionych z TVP przywrócić na antenę. I to wszystko teraz, jeżeli znajdzie się uczciwy sędzia w KRS-ie po raz drugi, bo jeszcze jeden znalazł i zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odmówi wpisania likwidatora, pana Syguta do tego, to przecież wszyscy ludzie, którzy tam siedzą w telewizji, którzy narobili milionowych strat, na czele oczywiście z panem Sienkiewiczem, powinni siedzieć w pierdlu. To są naprawdę już paragrafy karne. Bodnar zarobił już ma 3 lata co najmniej. Na każdy uczciwy sąd musi go wsadzić za nadużycie uprawnień. Sienkiewicz no dobrze, a tyle samo. A ty zastanawiałeś się na przykład, dlaczego taki Adam Bodnar, tak jak powiedziałeś, no profesor, który ma dorobek naukowy. Dlaczego? Czy Donald Tusk po prostu aż tak magnetyzuje? Dlaczego oni to robią? Właśnie to jest ciekawe, że przegłosy zacząłem mówić i poszedłem w dygresję, a to jest dość ważne. Chciałem tylko powiedzieć dygresję, że zobacz, taki Bodnar już sobie zarobił na, złamał cały, zniszczył swój dorobek. Ale po co to robi? Zarobił, aż tak Tusk go hipnotyzuje? Zanim powiem po co, to zobacz, że a Tusk się publicznie od niego odciął. Znaczy powiedział, że jest niezależny. On jest, tak, nie, ja za to ja nic nie wiem, ja nic nie podpisałem. Haha, pokażcie mi mój podpis. No normalnie, prawda? Jak ten, czyli nawet wobec własnych ludzi wysłał ich na mokrą robotę i potem mówi, wiesz, jak ten w Królu, taki trep, który mówi, wiecie, Wiaderny, albo my ich, albo oni was. Jak wygramy, to będzie nasz wspólny sukces, a jak przegramy, to ty pójdziesz siedzieć, a ja nic nie podpisywałem. Dlaczego Bodnar to wszystko zrobił, czy dlaczego Sienkiewicz to robi? No to przekłos jest taki, że Tusk tam po prostu wzywa ich, wyciera nimi buty sobie, opiera jak stary Piłsudski rydza Śmigłego po prostu, jak święty Michał Diabła, powiedzmy, mogę użyć tego określenia. I oni są po prostu totalnie steroryzowani na zasadzie, masz to! Ma zrobić, bo ja ludziom obiecałem, że następnego dnia, bo tego nie będzie TVP Info, a już tydzień jest, a oni nadają. No to ten łapie na upier, łata i byle jak robi. Słuchaj, to są zachowania typowe dla dyktatury. Już kiedyś o tym mówiłem, wczoraj mówiłem o tym w radiu, ale powtórzę. To są zachowania typowe dla dyktatury zdychającej. To tak się dzieje po latach, jak już dyktator pierniczeje, to wokół niego ten cały dwór głupieje, odrywają się kompletnie, prawda, od rzeczywistości i wtedy jest taki syndrom późnego Czałszewsku, prawda, czy właśnie wzywa, krzyczy, ma być, bo jak nie, to ja cię zniszczę, zgnoję, prawda, nie obchodzi mnie, jak masz to zrobić, oni coś robią, jeszcze jest więcej z tego szkolenia pożytku. Ale w pierwszym miesiącu instalowania reżimu już to tak wygląda, to ja szczerze współczuję tym wszystkim durniom, którzy się wysługują i liczą na to, że potem Tusk ich ochroni, że oni nie ponoszą odpowiedzialności, nie poniosą. Nie, Tusk w najlepszym dla niego wypadku ucieknie do Brukseli. Mam nadzieję, że nie pozwolimy mu uciec, ale w najlepszym wypadku ucieknie do Brukseli, a takich Bodnarów zostawi. Ja myślę, tutaj, że tak, może jakiś paszport dyplomatyczny, coś takiego, jakaś ochrona. Także siadajcie szybko do jakiegoś tutaj do negocjacji, jak widzę tego Giertycha, ale mamy Giertych chyba się odgraża się. No tak, ma nowe ostatni stanowisko. Dzień pisowcy, tu macie się przyznawać, bo będziecie wszyscy siedzieć. Ale ma nowe stanowisko. Słuchaj, wiceprzewodniczący klubu koalicji do spraw rozliczeń PiS i kontaktów z rządem. Co ty na to? I z tą panią, co to panie tacie państwo, tą córeczką milionera, co to własnymi rękami stabilizowała łódź pełną uchodźców. Tak, i, tak. Prawda, odkryła, że żaden kraj na Bliskim Wschodzie nie graniczy z morzem, a tak się składa, że właśnie wszystkie wystarczy na mapę. No wiecie państwo, o kim mówię. No, ona będzie rozliczać. Znaczy Giertych też oczywiście, bo tam Tusk ucieknie, Giertych zemdleje. Ale cała reszta... Nie myślcie państwo, że straszę, bo mężczyzna szanujący się nie straszy. Ja po prostu mówię, że w którymś momencie jakaś opozycja się poskłada, jakoś się ogarnie. No może ale jest już kolejna zapowiedź, więc możemy się spodziewać, bo w środę Donald Tusk ogłosił, że już wkrótce zrobimy porządek w Narodowym Banku Polskim. Na pewno pamiętasz te zapowiedzi, że przyjdą ludzie silni, wyprowadzą prezesa Glapińskiego. A to nie było też w konkretach Trybunał Stanu dla Glapińskiego? Trybunał Stanu to sobie, po pierwsze trzeba mieć większość na to, a nie ma. Po drugie Trybunał Stanu... A to była obietnica wyborcza.
sobie, że Trybunał Stanu, ale tam Trybunał Stanu to się można bawić, to są igrzyska dla ludu, te komisje śledcze, nic z tego nie wynika, można to, tak powiem, kompletnie zignorować. Natomiast z NBP to już jest jednak tak, że jak sądzę, o ile jest ogromne przyzwolenie, to znaczy takie szeroko zamknięte oczy Unii Europejskiej na tego Tuska, że to niech on naprawia demokrację, my nie wnikamy w szczegóły, prawda, to jest nasz człowiek, aby zablokował ten port, aby zablokował to CPK, prawda. No i jeszcze imigrantów, żeby sprowadzić. Ale akurat napadu na NBP by mu nie wybaczono, bo system finansowy europejski za bardzo by na tym ucierpiał i nie sądzę po prostu, żeby tutaj... Żeby w nocy chyba ktoś wszedł z soboty na niedzielę? Może jakieś tam karki z Agencji Ochrony wynajętej przez Tuska mogą wejść, ale mówię, nie sądzę, żeby to, tym bardziej, że już takie dość jednoznaczne ostrzeżenie od szefowej, od pani Lagarde, tak, od szefowej Europejskiego Banku Centralnego Tusk dostał i to jest... To już jakby wykroczyłoby poza skalę lokalnych zniszczeń. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, chyba, że Niemcy planują jakieś naprawdę wysadzenie w powietrze całego systemu bankowego, bo Niemcy są w tej chwili też toną. No, to jest, ja zawsze mówię, że nie wiadomo, kiedy Niemcy są dla nas bardziej groźni. Czy wtedy, kiedy są butni, bo im są przekonani, że jak im się udało, to w ogóle oni są najmądrzejsi na świecie, ich sukces gospodarczy sprawia, że oni mają prawo wszystkich pouczać i się mądrzyć. No, byli w takiej fazie jeszcze za Merkel. No, oczywiście oni, ich sukces gospodarczy polegał na tym, że się po prostu załapali na gapę i na zimnej wojnie, że nie mieli kosztów rozmaitych amerykańskich. Spijali śmietankę, można powiedzieć, przez 30 lat z rozmaitych procesów. Oj, ale pani Merkel spowodowała straty. No tak, a teraz jak są z kolei w ciemnej, w upadku, to na które zresztą nie mają żadnego pomysłu, jak sobie z nim poradzić, to teraz są sfrustrowani, jak nie przymierzając za wczesnego Adolfa i to nie wiadomo, czy to nie jest jeszcze gorsze. Niemcy sfrustrowani, wściekli, prawda, że jak oni, panowie, rasa panów, prawda, übermensche, a tacy Polacy sobie lepiej radzą, polska gospodarka się rozwija, a u nich wszystko się sypie, rozwala, prawda, niezadowolenie społeczne, chłopstwo traktorami drogi blokuje, kolejarze nie chcą jeździć. I zauważ, bo to jest taka ten jesteśmy w tendencji światowej, nie? Że jak ja sobie żartuję, że ten kraj czeka na swojego Pinocheta, to no, mówię o czymś, co jest w tendencji światowej. Zobacz, Niemcy idą w upadek, naprawdę wszyscy eksperci mówią, no nie ma, tam nie ma żadnego cienia pomysłu, jak ratować gospodarkę, która jest w fatalny sposób ustawiona, była całkowicie została uzależniona od Rosji, od Chin, prawda? Nie mają, jedyny ich pomysł to jest... No jak mówię, Simon Moll narodów, prawda? Czyli zamiast leczyć swoją chorobę, to zarażać nią innych. Czyli właśnie wyżyłować Polskę, wyżyłować inne kraje, użyć tego do naprawy gospodarki niemieckiej. Jest taka doktryna Habecka. Wywiad był z tym właśnie wicekanclerzem odpowiedzialnym za finanse, gospodarkę, tak? I on coś takiego powiedział, że no trzeba patrzeć na gospodarkę europejską jako na całość. Czyli Niemcy po prostu będą żywić się gospodarkami innych krajów, bo to jest całość. Dobrobyt Niemiec jest dobrobytem całej Europy. Oni tak myślą. Naprawdę. Oni to otwarcie mówią. Polacy, wyskakujcie z kasy. Ta kasa jest potrzebna, żeby zasilić przodujące przedsiębiorstwa niemieckie. Wtedy niemiecka gospodarka ruszy i znowu ta lokomotywa pociągnie ten wasz polski zapyziały wagonik. I właśnie po to jest Tusk potrzebny, żeby taką operację zrobić. No ale to oczywiście to nie działa, bo w tej gospodarka niemiecka w obecnym stanie stała się worem dziurawym. Wojna na Ukrainie, globalna konfrontacja amerykańsko-chińska wyrwała dziury w tym worze. Można w ten wór wszystkich Polaków okraść do gaci i wrzucić do tego wora i to też ucieknie. Więc zobacz, jaki jest pomysł elit niemieckich na wyjście z sytuacji? Zdelegalizować AfD. Jak AfD zaczyna dochodzić do 40% wyborów, no to trzeba ich zdelegalizować, bo to jest jedyny sposób, żeby Scholz znowu wygrał wybory. Chyba nie uda. Nie wiem, czy się nie uda. AfD nie budzi mojej sympatii, chociaż w pewnym sensie uważam, że lepiej mieć otwartego wroga niż fałszywego przyjaciela. To znaczy, o tyle wolałbym Niemcy rządzone przez AfD, że one by robiły to samo, ale przynajmniej nie ugałyby z tą teutońską obłudą, że to dla dobra Europy w imię Solidarności Europejskiej, tylko że po prostu Deutschland Liberales, a nie tam jak oni cały czas tak myślą, tylko w słowo Deutschland wsadzają Europa i to chodzi. Ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? No jedyna nadzieja demokratów w tej chwili to, żeby Sąd Najwyższy zakazał Trumpowi startować. Bo jak Trump wystartuje, to przecież dziadka Bidena rozniesie wstrzępy, dziadek Trump. No to
A słyszałeś, no, że jeżeli... teraz mi się przypomniała też wypowiedź Donalda Tuska z konferencji, który mówił, że osobiście, nie Donald Trump, tylko Joe Biden dziękował mu za to. W tym tygodniu to mówił, że dziękował mu za to i mówił, że super, że się władza w Polsce zmieniła. Słyszałeś tą wypowiedź? Znaczy była ta wypowiedź Bidena, to znaczy nie osobiście mu dziękował, tylko to złapał go korespondent nasz, nie pamiętam który, na lotnisku. Mhm. Czy to był Wałkuski, czy to był któryś inny tam z tych stałych korespondentów w Stanach. No i właśnie mu zadał pytanie i tak Biden powiedział, że się bardzo cieszy i tak, ale ja nie wiem, czy on wiedział, o czym on mówi. To gdzieś tam jakiś helikopter szumiący w tle, on idzie, prawda, przechodzi. No ale wiesz, Donald Tusk tak bardzo skromnie powiedział, że on się oczywiście nie chce tym chwalić, no ale to było Bardzo miłe słowo. Widziałem ten klip, że tak powiem, rozmowa była 30-sekundowa, no ale wątpię, czy Joe Biden w ogóle skojarzył, o jaki kraj go pytają. Coś to taka była standardowa, grzecznościowa formułka, że się I am bardzo happy, thank you, fine. Tak, jest, fajne. To jest takie how do you do mniej więcej i do you how how. Także... Ale to też jest, zobacz, taki powrót do przeszłości, bo to zawsze najpotężniejsze... przed, tak powiem, za poprzedniego Tuska, bo teraz to już taka recydywa i to już jest inny Tusk, psychopata, brutalny, agresywny właśnie, który sobie coś przedłuża tymi zachowaniami brutalnymi. Natomiast za poprzedniego Tuska, tego układnego i grzecznego, to była podstawowa oś propagandy, to było właśnie takich sygnałów jakichś, jest to nawet wcześniej, bo to jest w ogóle cała ta, od 90-tych lat całe te lewicowo-liberalne salony właśnie na tym jechały, na tym polskim kompleksie niższości, że ich cała działalność to było przez te swoje kontakty międzynarodowe inspirować jakieś głosy na temat Polski, chwalące albo tępiające i potem to jest argument. Ach, w New York Times się o nas napisali coś tam. Napisała to pancia z Gazety Wyborczej, ale już tego nie mówią. Ważne, że Zachód, co Zachód o nas myśli? Niestety, no i Polacy tak spsieli po tych zaborach, po tych okupacjach, po tym PRL-u, że to dla wielu ludzi wciąż, nie wiem czy jeszcze, ale to był taki wielki argument. No tak, jak tam na Zachodzie tak mówią biali ludzie o nas, głupich tych tak mówią, no to my róbmy to, co oni każą. Wspominaliśmy, no to może taki prawie, że na koniec naszego programu, taki akcent trochę humorystyczny. Wspominaliśmy o nagraniu z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem i wczoraj pojawił się news, że były wiceminister Michał Woś domaga się wyjaśnienia sprawy i taki pomysł wskazał, że no, politycy i tutaj no, szczególnie pan Sienkiewicz powinni poddać się badaniom na narkotesty. Był już dawno jaki pomysł, żeby alkomaty były w Sejmie. Żeby, pamiętasz to nagranie z Bartłomiejem Sienkiewiczem? Tak, zresztą to widać, że kamera przemysłowa gdzieś tam za ramienia sięgająca chwyciła, jak pan sobie tak wyciąga z kieszeni różne rzeczy. No ale nie wiem, naprawdę robiłby to tak ostentacyjnie? Nie, on tak, to nie było widziałam, to tak jakby szukał no, czegoś, prawda, coś wyjmuje, no ale tutaj, nie przy orderach, nie wiedział przecież, bo to jest, widać, że duże powiększenie. I to taki torebka z białym proszkiem. Myślę, że proszek do pieczenia oczywiście, każdy nosi ze sobą takie rzeczy po kieszeniach. Znaczy powiedział, zupełnie... że to sproszkowane kości jego wrogów. Tak. To jest bardzo prawdopodobne i myślę, że zachowania pana ministra, zresztą to nie jest jedyny minister, ani jedyny człowiek z otoczenia Tuska, po którym widać takie dziwne fazy jakby dwubiegunowe, prawda, czyli nagłej aktywności. Jeden z obecnych ministrów, pamiętam, zasłynął na tej konferencji, tak, gdzie siedział już taki... poszedł do ubikacji i wraca. I co, poczuł się lepiej. Naładowany po prostu energią, nagle taki skacze aż tego. Ale uważasz, że to jest dobry pomysł, że w ogóle, no, że taki na przykład test zostałby przeprowadzony? Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby była tam kamerka i żeby Polacy mogli widzieć, jak wygląda to otoczenie Tuska, bo ja coś podejrzewam, że to jest taka patusiarnia po prostu, że właśnie w sposób tam podejmowania decyzji, to jak on wydaje komendy, jak oni go słuchają, to byłaby... No dobrze, ale co teraz na przykład z koalicjantami, słuchaj, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, no słyszeliśmy, że się ukrył, była też nowa propozycja w tym tygodniu, Donald Tusk proponuje tabletkę dzień po bez recepty, no i właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o to, no tutaj jako taki chyba przedstawiciel, powiedzmy, że w miarę konserwatywnych poglądów, no to powiedział, że... To jest takie łamanie kręgosłupa. Powiedział, że nie, że to nie jest żadna tabletka wczesnoporonna, że to służy antykoncepcji, że jest to okej. Okay. Kosiniak-Kamysz jest lekarzem podobno. Tak jak Bodnar podobno jest prawnikiem. Nawet nie podobno, bo przecież argumenty prawnicze Bodnara, jak mówię, cały czas zwyciężają.
maszerują, jakby to Amerykanie powiedzieli. Jego prawda maszeruje i żyje i zwycięża, ale on sam już tego nie dożył niestety, jako prawnik mój, bo teraz jest politykiem. I chyba z Kosiniakiem każdy się to samo, jeżeli nie wie, jak działa pigułka dzień po, to ja bym wolał się u niego nie leczyć, szczerze mówiąc, bo to znaczy, że to jest... No ale myślę, że wie po prostu, tylko jest to takie demonstracyjne właśnie łamanie przy kręgosłupów przez Tuska na ZECO. Masz jakieś swoje poglądy? Masz jakieś swoje? Ja ci pokażę, jakie ty masz, co są warte twoje poglądy. Jak sądzisz, jak to właśnie, w jakim kierunku to zmierza? Może jakoś podsumujmy to. Że zmierza to, jak wszystko na świecie zmierza, to ku śmierci. No. Ale no mam tak, nadzieję, że no ta tak. śmierć nastąpi tutaj dość szybko, bo naprawdę mówię, to są już mechanizmy, widać takie dyktatur zmierzchających. Ja mam wrażenie, że Tusk daje sobie rok na ucieczkę. Naprawdę? Znaczy ucieczkę, na awans, na tego. No czyli co, zastąpi Ursulę von der Leyen. Myślę, że to mu się roi jak najbardziej, ale nie zastąpi, ale myślę, że sądzi, że zastąpi, sądzi, że może. Myślę, że jest tak użyteczny dla nich i tego, jakby nie zauważać. Znaczy, to tak się ukryło w wydarzeniach tego, ale już taka poszła bęcka pani Jurowej. Lekka zemsta za to, jak on ją wciągnął w tę, bo ja jestem przekonany, że ta hamowa Sienkiewicza nie była pierwotnie w sposób jakby naupierwata, jak to było rozpaczliwie nieprzygotowane, wskazuje, że ona została przyspieszona właśnie dlatego, że pani Jurowa przyjechała do Warszawy. To była istotna okoliczność, że komisarz od praw człowieka tutaj jest w Warszawie i w tym momencie Tusk urządził całą akcję łamania praw człowieka w KMS-ie, łamania konstytucji, i pani Jurowa musiała jak głupia udawać, że ona nic nie widzi, prawda, ona nic nie wie, ona mentalnie jest w Australii w tej chwili, tutaj tylko jej cielesne prawda, powłoki przebywają, ale zemsta jest słodka, to jest pani Jurowa wzięła, ale jakie KPO? Nikt nie obiecywał panu Tuskowi KPO, jeszcze są takie warunki, horyzontalne są warunki, śmakie są warunki, to w tym tygodniu i to nie tylko ona, bo te wypowiedzi o tym, że przypomnę, że na poniedziałek był Donald Tusk zaproszony do Strasburga, do Europarlamentu, i to sama ta pani, wypadło mi, nie Meloni, Meloni to jest premier Włoch, no tak. Ale też tam taka na M jest jakaś tam szefowa tego Europarlamentu, i ona go zaprosiła, i Tusk, który jest zawsze łasy na takie karesy z Unią Europejską, jakoś tam nie pojechał. Czyli zdaje się, że tak jak on traktuje Bodnara i Sienkiewicza, to też tam w Unii Europejskiej traktują jego. No ciekawe, zobaczymy jak to dalej. Zobaczymy, jak to byłoby się potoczy. To bardzo fajne, gdyby nie to, że to się nie dzieje w jakimś zangaro powieściowym czy innym takim, tylko to się dzieje w Polsce i każdy dzień tych łobuzów władzy to są straty dla Polski wymierne. To jest w każdych kieszeniach, zwłaszcza tych frajerów, którzy głosowali na trzecią drogę, bo to są ci tacy dorabiający się, ale im się wydało, że są nowocześni, to w ich kieszeniach się dziury będą robić. Zobaczcie państwo, jaki jest deficyt budżetu. Zobaczymy też, co z VAT-em na żywność, bo ponoć w tym roku Platforma planuje rekordowe wpływy z podatku VAT. No i teraz pytanie, jak je ściągnąć? A nie, to zaraz Tusk powie, że on nigdy nie pozwoli na to, żeby ludzie płacili większe podatki. Jego rząd nigdy na to nie pozwoli. No i przywrócenie VAT-u na żywność. Nie, no przywrócenie VAT-u na żywność, wszystkie takie rozmaite, ale to wszystko ludzie zaczną odczuwać pod koniec roku, kiedy Tusk ma nadzieję już być. No zobaczymy, wtedy po ile benzyna. Jak wtedy sytuacja się ułoży, jak już nie będzie Daniela Bajtka w Orlenie, bo to nie. Pewnie on blokuje. Rafale, twój salonik polityczny, niedziela, godzina 11, ale mam dla ciebie smutną wiadomość, bo masz konkurencję. Pan Paweł Puska też będzie miał taki program w TVP Info, ale może nie będę reklamować. Myślę, no taki bardzo podobny. Nie, myślę, że. No, konkurencja jest zdrowa, nawet jeżeli jest z założenia chora, więc zobaczymy, co, jak tam konkurencja sobie poradzi, a ja zapraszam, będzie, kto będzie? Agaton Koziński, Karol Gac i Łukasz Warzecha. No to stały skład, więc zapraszamy. Niedziela, godzina 11. Ja bardzo raczej dziękuję. Bazuję na stałych komentatorach, bo tak... Mniej więcej wiem, jak zderzą się racje i żeby to jednak było jakieś zderzenie racji i jakaś dramaturgia, a nie na takie licytowanie się, że wszyscy uważamy to samo, w związku z tym będziemy tylko licytować, kto mocniej przyłoi. Nie, to staram się unikać takiej formuły publicystycznej. Bardzo ci dziękuję, Rafał. Liczę, że państwu się to podoba. Dziękuję i ja. Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, był no właśnie gościem, gospodarzem, współgospodarzem tego programu. Na pewno, jak to kiedyś powiedziałam, stałym elementem tego Może programu. Naczelnym Ziemkiewiczem Telewizji Republika. Tak, naczelnym Ziemkiewiczem Telewizji Republika. Ja państwu bardzo dziękuję. Za chwilę serwis informacyjny, a potem kolejne rozmowy. Do zobaczenia.